to warto powiedzieć wszystkim, że woda w mieście, na przykład no w Warszawie, z racji tego, że ja tam mieszkam, ja muszę znać tamten system, no to na przykład urzędy skarbowe, sądy, tam jest woda oligoceńska pod kłódką. System wie, jak się zabezpieczać, więc są takie małe niuanse ukryte przed społeczeństwem, gdzie wiesz, no jak wodę pozyskać w mieście, przecież tam wszędzie syf i brud. Idź do urzędu skarbowego, wbij się do piwnicy i będziesz miał wodę. No tak wiesz, nie? To takie skrajne, ale warto wiedzieć. Poza praktycznymi umiejętnościami promuje także wartość aktywności na świeżym powietrzu, podkreślając ich znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Jest współautorem książki Bushcraftowa Podróż Życia, a w naszej rozmowie dalej będziemy poruszać temat lekcji survivalu i zajęć w lesie, które kształtują umiejętności życiowe u dzieci i młodzieży. Moim dzisiejszym gościem Sebastian Kostański z Life Trip. Dzień dobry, cześć. Na początek jest tutaj pytanie od Gandalfa zza konsoli. Znaczy ja po przysłuchaniu się tego, co mówiłeś w poprzednim odcinku, uważam, że fajnie by było porozmawiać o takich, twoim zdaniem, możliwościach praktycznego zastosowania tego, co robisz w edukacji. Znaczy na jakich etapach szkolnych i co można by wdrożyć i uważasz, że byłoby potrzebne. Muszę chwilę przemielić, bo nie temat, ma pośpiechu. Temat jest bardzo fajny i tak naprawdę moim zdaniem można już zacząć wdrażać to od przedszkoli do szkół średnich, tak? Zwiększając ten level tak naprawdę umiejętności i radzenia sobie tak naprawdę w życiu, no bo czym jest survival, to jest przetrwanie, tak? Tak jak Krzysztof Kwiatkowski napisał w swojej książce, bodajże Survival po polsku chyba, taka książeczka nam wyszła. On opisuje tam przygody człowieka, który żyje w mieście, traci pracę i tak dalej, i on sobie z tym wszystkim radzi z punktu widzenia takiego psychologicznego, ale już w przedszkolach można by było pokazywać dzieciom, że mogą, że tak naprawdę nie ma przed nimi żadnych granic, że mogą zrobić wszystko, co tylko chcą. Będziemy uczyć wtedy nasze społeczeństwo no takiego, wiesz, takiego... No, dziś wszyscy są leniwi. Dziś dzieci są leniwe. Ja słyszałem wczoraj, rozmawiałem z koleżanką, powiedziała mi, że dzisiejszy rynek pracy u młodych osób wygląda w ten sposób, że nic im się nie chce, nic nie potrafią, nie mają żadnego doświadczenia, a ich wymagania finansowe są takie, gdzie po prostu, wiesz, to każdemu przedsiębiorcy, wiesz, opada kopara, nie? Ale czyja to jest wina? Systemu. Ja myślę, że to jest wina rodziców. I rodziców. Bo tutaj Gandalf zadał pytanie odnośnie dzieci, edukacji i tak dalej, ale jak był tutaj właśnie Tomek Wilczewski z Imopexis, to takim pierwszym nauczycielem i wzorem jest rodzic. Nie? Więc... Tak, my te dzieci obkładamy gąbkami. Tak. I robimy za nie wszystko. I robimy im krzywdę. Tak, i o tym nie wiemy. Krzywdę. Tak. Tak, myślimy, że będzie to dobrze, a tak naprawdę robimy im krzywdę. Później, jak już będą dorosłe. Nie? Dlatego ja bym zaczął od rodziców, nie? Od edukacji rodziców. Też. No, rodzice tak naprawdę powinni otworzyć trochę oczy i pozwolić dzieciom doświadczać. Nie? Jeżeli w szkołach, czy już nawet w przedszkolu byłyby takie leśne zajęcia, gdzie dzieci muszą gdzieś przejść, muszą się zmoczyć, muszą, wiesz, no tak naprawdę chodzi o naturę, tak? O to, jak my odczuwamy środowisko, w którym się w danym momencie znajdujemy, czy to jest miejskie środowisko, czy leśne środowisko, musimy w jakiś sposób, wiesz, radzić sobie z tym, że jest nam zimno, że jest wilgotne, wilgotno, że jest chłodno, a my już jako rodzice, małe dzieci, niemowlaki ubieramy w czapki, przykrywamy kołderkami, zabierając im tak naprawdę ich naturalną odporność taką środowiskową. I tu już się zaczyna, nie? Od niemowlaka, nie? Tutaj jak właśnie Tomek był, to mówił, że myśmy nawet jako rodzice zabrali dzieciom tą refleksję, wiesz, taką chwilę zastanowienia się, czy ja jestem naprawdę głodny, nie? Bo za chwilę zjedz coś, a masz, a jesteś głodny i tak dalej. Że to dziecko nie przybiegnie do domu i tam, mamo, zrób mi coś i tak dalej, tylko cały czas jest regularnie pach, nie? Tak, a później może być szok, bo nie mam co jeść, nie? I co wtedy? Rodziców kiedyś nam zabraknie i przestaną się nami opiekować i to my będziemy musieli się zaopiekować tak naprawdę nimi. Więc no, rodzice sami sobie robią krzywdę. Tworząc, hodując kogoś, kto się nie będzie potrafił nimi zaopiekować. Ja wiem, że wiesz, w takich, powiedzmy, w rocznikach 70, 80 w nas jest ogromna siła i taka samodzielność, ale to chyba to pcha do tego, żeby, wiesz, żeby robić wszystko za dzieci. Bo my potrafimy, my sobie damy radę i wtedy temu dziecku pomogę mu, zrobię za nie, nie? Dziś rodzice odrabiają lekcje za dzieci. No kiedyś byłem, jak są różne konkursy w szkole i tak dalej, nie? No i widać właśnie, że wiesz, nie wiem, 7-latka, 10-latka oddaje pracę, no i widać, że to nie jest jej praca, nie? No tak, i później co twój tata dostał? Albo mama, nie? Jaką ocenę? W ogóle to, jak jesteśmy już, wiesz, ukierunkowani, że już w pierwszej klasie myślisz, do jakiego liceum pójdziesz, już w liceum myślisz, na jakie studia, to jest, że zabraliśmy dziecko jakby możliwość wyboru, nie? Też. A jak myślisz, takie właśnie zajęcia w lesie wpłyną na to taką adaptację szybko zmieniającego się świata, nie? No bo jesteś analitykiem, widzisz, jak to się zmienia. Mówią, że niektóre zawody za 10 lat po prostu wymrą, nie? I powstaną nowe. Pewnie tak będzie. No, te procesy, one następują, więc tak naprawdę, wiesz, to jest tak, jak mnie czasami ludzie pytają, no wiesz, tu masz kompas taki analogowy, nie? Masz busolę, a co z elektroniką? Ja nie uciekam od elektroniki. Ona jest po to, żeby ją wykorzystywać. Wiesz, nowoczesne technologie do budowy filtrów i tak dalej. To jest wszystko dla nas, nie? Trzeba umieć z tego korzystać. Trzeba potrafić podziałać sobie, jeżeli czegoś nie będziemy mieć. Ale jeżeli mamy, to wykorzystujmy tą technologię, nie? I tutaj, jeśli chodzi w ogóle o taki nowy świat, który nam się buduje, wiesz co, ciężko mi się do tego odnieść. A nie masz za dużo obaw mam tutaj. Nie? A nie masz takiego wrażenia, że myśmy utknęli w tym systemie pruskim, że wiesz, jak gdyby tworzymy człowieka na dane stanowisko, na dany jakiś tam zawód, a tymczasem powinniśmy przygotowywać ludzi na wielozadaniowość. Wiesz co, i umiejętność dopasowania się. To, czego nie chciałem mówić, nie? No, system, w którym żyjemy, on sobie człowieka tworzy jako produkt taki, wiesz, którego potrzebuje. Nawet bym powiedział, że hoduje. Hoduje. Nie? I ludzie, którzy żyją na wyparciu, oni brną tak naprawdę w to. Nie zastanawiając się, nie podejmując decyzji. Może jest im łatwiej, wiesz. Ale są nieszczęśliwi, wiedzą, że są nieszczęśliwi. Ta robota nie sprawia im frajdy. Mają, zarabiają, no ale stracili poczucie sensu życia. Wiesz, ale te poczucie bezpieczeństwa, że ktoś jest na etacie, wiesz, no skulę głowę, trudno, ten szef będzie tutaj się na mnie drzeć, ale dobra, pensja wpływa, to niech robi sobie ze mną co chce. No i większość ludzi, wiesz, no, zdejmuje tą czapkę i... No ale to się skończy. Może się skończyć, zaraz. Tak. No bo już teraz, jak tam gdzieś się czyta, że wiesz, duże firmy się wyprowadzają z Polski, bo staliśmy się po prostu drugim krajem. Tak. Szykują się już co chwilę tutaj trąbią, że tu 150, tu 300, tam 500, tu 600 zwalniają i I musi się zaadoptować. Wiesz, to jest tak, że część ludzi i tak będzie żyło na wyparciu i po prostu stawią czoła temu, co ich zastanie i już, nie? A część ludzi, która jest ogarnięta, moim zdaniem powinna łapać umiejętności różne. Ja na przykład w moim życiu, ja mam uprawnienie elektryka, ja jeździłem lawetą, jeździłem taksówką, pracowałem z ludźmi, pracuję z dziećmi, wiesz, ja łapię umiejętności najróżniejsze, ponieważ nie wiemy, co nam przyjdzie jutro. Ale myślisz, że pomogło ci to właśnie takie bytowanie, to bycie w takim środowisku leśnym i tak dalej? Bo trochę tam jest też tak właśnie, że musisz kreować. Tak. To swoje, wiesz, przetrwanie, nie? Wiesz co, las i tutaj, jeżeli jesteśmy w temacie w ogóle dzieci, powiedzmy tych najmłodszych, powiedzmy przedszkolaków, tak, bo to od nich powinniśmy zacząć i w nich budować taki brak strachu przed naturą tak naprawdę, nie? Ponieważ natura dla nas powinna być takim domem i bezpieczeństwem, tak jak ognisko. Jak widzimy ognisko, czujemy się bezpiecznie, jest nam ciepło, możemy sobie przygotować jedzenie. Tak samo ta natura powinna być postrzegana już od najmłodszych lat jako miejsce, gdzie możemy pozyskać jedzenie, żeby wiedzieć, jak to zrobić, że możemy pozyskać leki, jak to zrobić, tak? To jest takie, wiesz, nasze babcie jeszcze, nie? One wiedziały, co mają, gdzie mają pójść, co mają zebrać i to było w domu, nie? Bo wiedziały, jak sobie poradzić. I my tego powinniśmy uczyć, tak mi się wydaje, naszych dzieci, nie? Że w tym lesie to nie są tylko drzewa, chaszcze, kawałek błota, a w ogóle to jak pobrudzę sobie ręce, to będzie brud. W lesie to nie jest brud. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego właśnie w szkole się nie uczy, wiesz, o rodzajach drzew, o zwierzętach. Wiesz, dzieciaki wiedzą o tygrysie, lamparcie i tak dalej, nie potrafią sarny od jelenia rozróżnić, nie? Wiesz co, to jest zrobione chyba specjalnie po to, żeby ludzie nie wiedzieli. Dlatego uczy się nas historii nie naszej, dlatego uczy się też biologii tej nie naszej. Naszej biologii jest bardzo mało. Niby jest tam sarna, ale pamiętasz te obrazki z sarenką w kropki? To była sarna czy Daniel? No właśnie. Więc wiesz, my żyjemy właśnie w takim systemie nauczania, gdzie uczy się jakichś bajek albo w ogóle się nie uczy i nie skupia się na tych rzeczach. Nie wiem dlaczego. Może ktoś tak chce. Właśnie po to, żeby wyhodować sobie produkt, który nie będzie potrafił odnaleźć się w swoim środowisku, w którym akurat żyje, nie? My też jesteśmy w pewien sposób zwierzętami. Więc powinniśmy potrafić przetrwać, tak jak zwierzęta, na danym obszarze, w którym się znajdujemy. Tam było część takich pytań, że a co zrobimy na pustyni? Ale my nie jesteśmy na pustyni. Nauczmy się przetrwać tutaj, u nas. Dopiero później idźmy sobie na pustynię. Pierwsze przetrwanie to jest ta nasza betonowa dżungla, ale tak, zobacz, jak to jest wszystko projektowane, nie? Tu masz jak gdyby duże osiedle, teraz te patodeweloperka buduje bloki tak blisko siebie, że w zasadzie możesz przeskoczyć z bloku na blok przez balkon. Jarasz szlugę i oglądasz u sąsiada mecz, nie? Tak. Ja nie chcę wiedzieć, cośmy kiedyś oglądali z balkonu, co się działo tam parę piętra i niżej, nie? No właśnie. No i tak, tu masz bloki, tu masz jakąś, wiesz, jakiś market, sieciówkę spożywczy, tu masz jakąś przychodnię i ty w zasadzie masz wszystko. Ja kiedyś, nie? Słuchaj, jeszcze jak prowadziliśmy szkolenia z takiego miejskiego survivalu, analizowaliśmy, jak wygląda w ogóle właśnie ten system zarządzania miastem i budownictwo. Nikt z architektów się nad tym nie zastanawia, bo ma pewne procedury narzucone gdzieś tam od góry, więc są tylko jakąś cząstką tej układanki całej, więc projektują to tak, jak jest w normach, nie? I teraz weź sobie wyobraź, że mieszkasz w Warszawie na Wilanowie, na przykład, gdzie masz tak. Każde osiedle jest ogrodzone. Z 2 płotami, te płoty 3 metry. I szczerze, nie ma prądu, to nawet tej furtki nikt ci nie otworzy, nie? Albo ktoś stanie przy jednej i ma całe osiedle z 1000 osób ze wszystkich blokowisk ma zamkniętych w jakimś takim więzieniu. To jest niesamowite. My poprzez, jako społeczeństwo, poprzez takie dążenie do pseudobezpieczeństwa, bo mi ukradną rower, to wybudowaliśmy sobie klatki. I my żyjemy w miastach w tych klatkach. Trochę tak. Kiedyś mówili na bloki też, że to w kurniku żyjesz takim trochę, nie? No tak. No tak, podobno. Tutaj, wiesz, tutaj osiedle, tutaj właśnie przychodnia, tutaj sklep i tu fabryka. No tak, te 15-minutowe miasta, tak, no, o których tam głośno jest ostatnio. A czym się w ogóle charakteryzuje taki survival miejski, jak robicie z niego szkolenia? Wiesz co, tutaj bardziej chodzi o taki system zarządzania i sterowania społeczeństwem. Dla przykładu, na przykład takie sterowanie społeczeństwem na różnych jakichś tam marszach niepodległości na przykład i tak dalej, nie? Policja i wszystkie służby wiedzą, gdzie na przykład puścić petardę, żeby ludzie pobiegli w jakimś określonym kierunku, nie? I teraz na takich szkoleniach z survivalu miejskiego my pokazujemy, żeby nie być tym bydłem, nie? Które biegnie tam, gdzie ktoś chce, żebyśmy pobiegli, tylko mamy sami uczestniczyć w tej analizie i albo w ogóle nas tam nie powinno być, a jeżeli się znaleźliśmy, to powinniśmy reagować na to, że jeżeli tłum leci tam, to nie biec razem z tłumem. Zastanowić się, wiesz, poczekać chwilę, zrobić coś innego, wiesz, iść na bok. Zobacz, bo to najlepiej, bo to jest bardzo fajny przykład właśnie na tych wszystkich takich, wiesz, takich dużych zgromadzeniach ludzi, że ludzie pędzą w takim tunelu, w tym widzeniu tunelowym w jednym kierunku, tak jak ktoś im tak naprawdę każe. Dlatego na tych różnych dziwnych, wiesz, zlotach ludzi umieszcza się służby, które są, wiesz, incognito, tak, żeby tym społeczeństwem gdzieś tam ich dziugnąć. Pokierować tak, jak oni chcą. Przecież to ludzie to studiują, nie? To jest cała logistyka. Nam się wydaje, że to jest tylko jakieś tam, no, zgrupowanie, coś się wydarzyło, bo komuś coś odwaliło. Przy jakichś takich masowych zgrupowaniach nie ma przypadków. Szczerze, to nie ma w ogóle przypadków. Nic się nie dzieje przypadkowo. Znowu będziemy posądzeni o teorie spiskowe. Myślę, że to nie teoria, no bo tu można zajrzeć w książki. Pewnie kilku studentów nas ogląda, którzy studiują manipulowanie jednostkami i przecież no, to są ogromne, wiesz, całe biblioteki książek na ten temat, jak manipulować społeczeństwem, jak manipulować tłumem, ludźmi, wiesz, to jest na tych szkoleniach miejskich to jest jeden z elementów. Pokazać i uświadomić, jak to wygląda, ale też, wiesz, jak pozyskać na przykład wodę. To warto powiedzieć wszystkim, że woda w mieście, na przykład no w Warszawie, z racji tego, że ja tam mieszkam, ja muszę znać tamten system, no to na przykład urzędy skarbowe, sądy, tam jest woda oligoceńska pod kłódką. Jaka woda? Oligoceńska. Co to znaczy? No podziemna woda, wiesz. Pod kłódką? Ze źródeł, tak. Jest pod kłódką w urzędzie skarbowym, w największym sądzie. A dlaczego w sądzie i w urzędzie skarbowym, a nie w kościele? Wiesz, to musi działać. Rozumiesz? Ale i jaja. System wie, jak się zabezpieczać, więc są takie małe niuanse ukryte przed społeczeństwem, gdzie wiesz, no jak wodę pozyskać w mieście, przecież tam wszędzie syf i brud. Idź do urzędu skarbowego, wbij się do piwnicy i będziesz miał wodę. No tak, wiesz, nie? To takie skrajne, ale warto wiedzieć, wiesz. Warto wiedzieć, gdzie są schrony, nawet te niedziałające i tak dalej. Są mapy, gdzie są schrony wyszczególnione, tylko trzeba trochę poszperać, trochę poszukać i da radę znaleźć takie rzeczy, nie? A myślisz, że teraz coś się ruszy w kontekście tego, wiesz, co się dzieje na wschodzie? A co masz na myśli? No, że się ruszy tam z tymi schronami, z obroną cywilną. Wiesz co, wątpię. Z tym całym takim przygotowaniem. Czy my zawsze, wiesz, jakoś to będzie, motywacja po polsku? Myślę, że jakoś to będzie. Wiesz co, taki, ja nie lubię wchodzić w jakieś polityczne tematy, ale tam, gdzie mówi się o ogromnych pieniądzach, mówię o ogromnych pieniądzach, nie? No to na pewno to nie będzie dla ludzi. A tutaj mówimy o ogromnych pieniądzach, gdzie jeżeli ktoś nie zobaczy w tym pieniędzy, tak samo jak w tym nauczaniu właśnie, wiesz, sztuki przetrwania, czy survivalu, jakby tego nie nazwać, jeżeli ktoś na górze nie zobaczy w tym, wiesz, jakiegoś potencjału dla siebie. Ale ja myślę, że ci na górze, jak tym na górze niespecjalnie zależy na tym, żeby mieć świadomego obywatela. Aż, oczywiście i dlatego to może nie ruszyć. Ale żyję w przeświadczeniu, że pewne elementy w naszym życiu są do przeskoczenia. Jeżeli będzie impuls od dołu, jakiejś potrzeby, to będzie skonstruowane, bo to będzie musiało być. System też, on działa w ten sposób, że on pewne rzeczy olewa, bagatelizuje, uczy, że nie da rady, że nie można, ale jeżeli ludzie będą przedźwiek w jakimś kierunku, to da radę tą daną rzecz zrobić, nie? Tak jak na przykład zajęcia z powrotem, tak jak było, wiesz, usposobienie obronne, tak? Dlaczego tego nie ma? No bo już nie miało nie być wojny. No miało nie być wojny, nie? Ale inne narody dookoła potrafią mieć, wiesz, wyszkolone społeczeństwo, które ma, wiesz, ma broń w szafie, nie? I ma każdy. Chociaż jest, wiesz, żyją w pokoju. I są najdalej od wojny ze wszystkich innych państw, a są państwa, gdzie, wiesz, gdzie obywatele są przygotowani... I tam nikt do nich nie wiedzie, bo każdy wie, że mają potencjał. I nawet nikt nie chce tego tykać. A jeszcze do survivalu miejskiego mam pytanie, czy to prawda, że najlepszym takim survivalowcem miejskim jest człowiek bezdomny? Wiesz co? Bo po prostu tam żyje? Kiedyś, jeszcze kilka lat temu bym powiedział, że tak. Bo to są osoby, które potrafią naprawdę bardzo dużo, ale im brakuje jednej rzeczy. Higieny. I czasami trzeźwości. I trzeźwości, tak. Wiesz, no, można by było tak powiedzieć, że no umie, no ale co z tego, że umie po prostu być, nie? Człowiek dużo nie potrzebuje do szczęścia. Napijesz się wody, coś zjesz i tyle. Tak naprawdę na tych moich szkoleniach ja pokazywałem ludziom, jak łatwo jest zdobyć pieniądze. I zdobywali pieniądze. Zajmowało to 30 minut i zdobywali kasę. Jak? Trzeba no przyjść na szkolenie. Trzeba by było przyjść na szkolenie. Słuchaj, pracowali. Da radę nawet w centrum Warszawy zarobić kasę. Nie wyżebrać, tylko zarobić. Ciekawe. No i da radę. Tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć, tak. Trzeba chcieć i trzeba wyjść trochę do ludzi, trzeba im powiedzieć prawdę. Co się robi, na co ci potrzebne, że chcesz coś zrobić, coś, wiesz, wykazać, coś dać od siebie. Ludzie, słuchaj, przenosili jakieś rzeczy, wnosili do domu. Ludzie im znajdowali, słuchaj, pracę i mówili, ja mam szafę do wyrzucenia. I ludzie szli, wiesz, do domu, do kogoś i wynosili z domu szafę. No bo mówi, sam musiałbym kogoś wziąć i tak. To ja wam zapłacę 5 dych, wynieście mi tą szafę. I wynosili, i pomagali, wiesz, i zarabiali pieniądze. Wystarczyła tylko chwila, tak naprawdę. Zanim przejdziemy do pytań z komentarzy, to jakbyś miał taki realny wpływ na to, co się dzieje właśnie w edukacji, czy w kraju, takie, wiesz, rzeczy obowiązkowe, które byś prowadził. Wiesz co, na pewno umiejętności, znaczy ogólnie to sport, ale taki sport, wiesz, nie tego typu, że tak jak dziś... Dzieci zawodowcy, nie zawodowcy. No tak, ale dzieci się nie przebierają na WF, wiesz. WF powinien być takim delikatnym łomotem. Trzeba pokazać dzieciom, że można, że wiesz, że trochę wysiłku i wrzucić ich oczywiście w teren. I wrzucić ich do lasu. Bo to jest najlepszy poligon, taki doświadczalny, który będzie działać nie tylko fizycznie, ale też, wiesz, psychicznie na nas. Wiesz, same powalone drzewa. Ja na przykład osobiście wykorzystuję te obszary leśne, które gdzieś tam zostały, wiesz, naruszone przez wiatr po to, żeby wrzucić tam dzieci. Żeby im pokazać, że to nie jest tylko przejście fizyczne, bo tam muszą przemyśleć każdy swój krok, bo są też suche konary. Nie? Suche gałęzie, nie wszędzie można postawić nogę, nie wszędzie jest dobra przyczepność, wiesz, tych takich małych, takich bodźców jest tam bardzo, bardzo dużo i to powinno być. I tego typu zajęcia powinny być prowadzone, bo myślę, że to by otwierało dzieciom tak naprawdę, wiesz, bardzo dużo w głowie. Jakbyś zrobił taką matematykę na przykład w terenie? Ojej. Jak by to miało wyglądać? To od razu mi przychodzi na myśl, słuchaj, liczenie słojów na drzewie, mierzenie odległości między zimowymi a letnimi przyrostami, albo obserwacja, jak przechodziło słońce. Wiesz, no bo ostatnio spotkaliśmy takie, słuchaj, drzewo, gdzie widać było na słojach, w jakich okresach, z której strony inne drzewa przysłaniały, wiesz, światło. Nie? I to drzewo sobie szło, tak, wiesz, pięknie się obracało i było to widać na słojach. To najlepszy przykład na matematykę. Wiesz, no tam mamy kształtów, mamy od groma, wiesz, sama geometria. No, matematyka jest wszędzie, więc akurat matematyka to spoko. Nie wiem, gdzie najgorzej mam z polskim, nie? Tak? Nie wiem, jak z polskim, bo polski to sobie wyobrażam zawsze, że wiesz, że dzieci siedzą na skarpie i coś czytają, nie? No to nie przejdzie. Więc raczej. Tutaj tak, tutaj z polskim mam największy problem. No, tu jednak wiesz. No, ale to przyjemnie by było. Na świeżym powietrzu jest na pewno przyjemniej i inaczej się przyswaja wiedzę. Więc samo to, jeżeli w ogóle... Znaczy ja uważam, wiesz, że nienaturalnym jest, że posadzili nas w ławach szkolnych w wieku 7 lat i tam utknęliśmy w zasadzie do 18, 19, nie? Tak, powinniśmy coś robić, wiesz, nie jest, konstruować, nie... wiesz, budować. Wiesz, no, wiesz. Same siedzenie, wiesz, przez te parę godzin dziennie, w momencie, kiedy ty potrzebujesz dużo ruchu, nie? Potrzebujesz dużo ruchu, dużo, wiesz, emocji musi z ciebie wyjść, tak. Słuchaj, dalej. No, nauczyłbyś się matematyki bardzo szybko, gdybyś miał na przykład, wiesz, taki sześcian zbudować z patyków, wyciąć go w odpowiedni sposób, żeby jeszcze połączyć go bez żadnego kleju, czy wiesz, czy linek, połączyć ten sześcian i jeszcze obliczyć, wiesz, jego powierzchnię w międzyczasie. Na pewno byś to zapamiętał do końca życia. Myślę, że to... A nie z tablicy, wiesz, tablica wzór. 2D, wzór, tak, i tłuczesz to na pamięć bez zrozumienia, tak, bez dotknięcia tego, nie? Teren daje to, że my możemy tak naprawdę dotknąć. Ja zabieram swoje dzieci co roku, słuchaj, z taką ekipą bliskich znajomych na kajaki. I tam dzieci, jeżeli już zakładamy obóz, to dzieci same sobą się opiekują i same sobie, słuchaj, planują zabawy. To, co będą robić, gdzie pójdą, co zbudują, z kim, kiedy, kto się kim opiekuje. Wiesz, my patrzymy, nie wnikamy w to jako rodzice i patrzymy i jesteśmy w szoku, że ty zobacz, ale wymyślili coś, wiesz, jakieś takie niestworzone rzeczy, nie? Ty nie wiem, wiesz, czy kreatywność. Masz, nie wiem, czy masz świadomość, ale to właśnie jest Imopexis. Dzieci uczą dzieci. Tak. No, dzieci uczą dzieci. Tak. I się same sobą zajmują i są bardzo zadowolone. Wiesz, jak widzisz... Że nie ma tam tego dorosłego ze swoim nie przystoi, przystoi, nie wypada i tak dalej, nie? Że musisz być ładny, nie ubrudzić się. Tak, musisz być czysty, tak. Nie zniszczyć butów. Rodzic powinien posiąść umiejętność i związania sobie rąk, nie? I ust. I po prostu dać dziecku żyć, nie? Ale to, co powiedziałeś, ten Imopexis, ja słuchaj, ja już powiedziałem tam, wiesz, w poprzedniej części, że ja jestem leniwy. I na przykład, jeżeli mam jakąś grupę i komuś coś tłumaczę, jednej osobie albo dwóm coś wytłumaczyłem, to ja im później mówię, to weź wytłumacz reszcie, nie? I poprzez coś takiego, jeżeli ktoś czegoś uczy kogoś, to sam się jeszcze bardziej uczy. Więc to jest, wiesz, to jest w ogóle mechanizm niesamowity. I w szkołach też powinno, myślę, coś takiego być, żeby to nie nauczyciel tylko uczył, tylko żeby dzieci same siebie uczyły nawzajem, nie? A tego nie ma. Wczoraj nawet byliśmy na strzelnicy, bo kręciliśmy tam na drugi kanał materiał i też mojemu mistrzowi zwróciłem uwagę kąśliwie, ale to w zasadzie takiej, że jeden drugiego jak zwraca uwagę, to nie na zasadzie mu dopiec. Czasami to forma może być taka, jak sobie tam razem, wiesz, ciśniemy, ale to kodujesz. Oczywiście, że popełniłeś błąd i żeby go następnym razem nie popełniać. Dokładnie. Nie? Mam tutaj pytanie z komentarza. Co możemy zrobić dla dzieci wieku 50 lat, aby budować ich odporność psychiczną na wypadek nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych? Wiesz co, jeżeli chodzi o dzieci i takie sytuacje kryzysowe, jeżeli mówimy w ogóle, nie wiem, to trzeba by było wrzucić jakiś przykład. Kataklizm, tak? Na przykład, nie wiem, idzie powódź. Co zrobić, tak? Dzieci nie mają tak naprawdę w sobie niczego, czego my się obawiamy, bo one niczego nie doświadczyły. Więc one tą powódź i to, że muszą wejść na ponton, to one po prostu wejdą na ponton i wiesz, i przepłyną. Będzie frajda jeszcze. Będzie frajda, będzie zabawa, więc szczerze dzieci takich małych to ja bym ogólnie nie przygotowywał, ponieważ jeżeli zacznę przygotowywać dzieci w taki sposób, taki wiesz, tak jak dorosłych, nie? Tak. To ja w nich zbuduje tylko i wyłącznie jakiś strach i jakieś ograniczenia. Więc przygotowanie powinno wyglądać tak, żeby gdzieś ruszać w teren, żeby pływać kajakiem, żeby chodzić po górach, żeby nauczyć dzieci w ogóle chodzić, bo one nie chcą chodzić, nie? Dziś, ja sam wiem po tym moim małym 3-latku, że wiesz, nogi mnie bolą, leniwiec, wiesz, nie? Mówię, chodź. Oczywiście mama co? Na rękę, nie? On u mnie musi chodzić, a mama go bierze na rękę, nie? Ojciec terrorysta. Tak, ojciec terrorysta, nie? Jak sensownie radzić sobie z kleszczami? Ostatnio nagrałem taki krótki film, gdzie miałem kleszcza i po prostu, wiesz, trzeba by było zbudować u kleszczy taką świadomość, tak jak, wiesz, tak jak mają na przykład wilki, że one stronią od ludzi. To jak zrobić, żeby kleszcze stroniły od ludzi? Trzeba zacząć na nie polować i je jeść na przykład. Wtedy one będą wiedzieć, o to wiesz, to jest złe. Nie ma czegoś takiego. Część osób uwielbia, tak już odpowiadając na to pytanie, część osób uwielbia, jest uwielbiana przez kleszcze, a część nie. Chodzi o nasze feromony. Nie? Samiec kleszcza gryzie tylko raz. Po to, żeby wiesz, wpaść w ten rozwój, ten drugi etap. Samica 3 razy. Po to, żeby wpaść w rozwój, później kolejny raz po to, żeby dojść do tego okresu, kiedy jest w stanie takim, wiesz, tym rozrodczym, a później, żeby złożyć już same jaja. I to jest ten 3. raz. Kleszcze nie lubią ludzi. I to jest najlepszy przykład, jeżeli ktoś znajdzie sobie kleszcza, połóżcie go sobie na dłoni. Kleszcz wtedy w bardzo fajny sposób on się zachowuje, kładąc się na plecach, wystawiając łapki do góry i czekasz, go zwieje wiatr. On nas nie chce. On nas gryzie, jak już wejdzie gdzieś pod spodnie i nas, wiesz, nie ma gdzie uciec. Nie ma wiatru, nie ma nic. Środowisko mu odpowiada, to on nas, wiesz, to on się wbije. Nie? Jedyne, co możemy zrobić, to trzeba pamiętać o tym, że tak, do lasu długie spodnie, skarpetki na spodnie, koszulka w spodnie i ten kleszcz w większości przypadków po drodze, jeżeli będziemy gdzieś tam sobie chodzić, on po prostu odpadnie. I tyle. Tutaj jest dość ciekawe pytanie. Jestem alimenciarzem i zastanawiam się nad rozpoczęciem dłuższego betowania w terenie zalesionym. Jakieś porady może dla naszego targetu? To ciężkie pytanie. Ja nie wiedziałem, że jest taki target alimenciarze. Ile wynosi? Myślę, że daleko, głęboko się nie zaszyje, bo i tak będzie musiał płacić. Nie? System go znajdzie i tak nawet znaczy, licznik, on nawet jak się zaszyjesz, to licznik tak będzie bił. Dokładnie, to nie umknie. System jest, wiesz, niemiłosierny w tym temacie, więc jeżeli chodzi o ucieczkę do lasu, no to tak naprawdę można by było zostać bezdomnym i żyć sobie jako bezdomny. Tutaj nie ma chyba rady na to. Bądźmy realistami. Najbardziej prawdopodobna sytuacja kryzysowa, a na dłuższą metę survivalową jest klęska żywiołowa, powódź, huragan albo blackout. Jak Twoim zdaniem można się do tego przygotować i jak postępować w obliczu wyżej wymienionych sytuacji? Tak, no tutaj ja podam może taki przykład, no bo to też jest temat rzeka i można by było napisać na ten temat książkę, jak postępować w danej sytuacji, czy to jest huragan, czy mamy powódź, bo to jest wszystko uzależnione od tego, czy jesteśmy sami, czy mamy dwójkę dzieci, czy piątkę, czy mamy babcię, czy wiesz, jakoś opiekujemy się starszą osobą, na jakim terenie mieszkamy, czy to jest budynek mieszkalny, czy dom wolnostojący i tak dalej, i tak dalej. Jaka rzeka, jaka woda, wiesz. Tak naprawdę musimy być świadomi tego, że jeżeli mieszkamy na przykład w wieżowcu, to miejmy w domu linę. I musimy oczywiście potrafić jej użyć. Ze mnie jeszcze jak pracowałem w biurze, śmiali się ludzie trochę, a po co ci lina wspinaczkowa w domu? Ją trzymasz, nie? W szafie. Ja mówię, wiesz, stary, no, zdarza się, że ludzie skaczą z okna, bo jest pożar. Ja wiem, jak użyć liny i moja rodzina wyląduje razem ze mną na dole. Jeżeli nie będę miał drogi ucieczki, to sobie wyskoczę albo przez okno, albo przez balkon, nie? I ucieknę z tego domu. To jest dla mnie jedno, jedyne zagrożenie takie, jeżeli chodzi o jakieś kataklizmy, no to jest pożar, tak? I mnie uratuje lina. Z drugiej strony, jeżeli na przykład mieszkamy w domu wolnostojącym na terenach zalewowych, powinniśmy mieć na strychu ponton. Jakikolwiek, nawet z jakichś z Decathlonu za stówkę, ale powinniśmy mieć jakiś ponton, no bo droga ucieczki, nie? Czy nawet podpłynięcie do sąsiada i uzyskanie od niego, nie wiem, butelki wody, tak? Powinniśmy mieć wodę w domu. Zawsze jakiś minimalny zapas. Ile tej wody? Bo to też tego typu pytania słyszę bardzo często. Ile wody? Ile jedzenia? A ile potrzebujesz? Jakie są twoje potrzeby? To już trzeba znać siebie, ocenić to i ustawić to pod siebie. Nie, nie ma złotego środka. Ile i co? Bo to musimy dostosować do siebie. To też już mówiliśmy o tym wcześniej, nie? Że musimy przejść przez analizę. Ile jesteśmy w stanie wytrzymać, ile jesteśmy w stanie przejść, czy jesteśmy odporni na zimno, czy nie, jak wygląda odporność naszych bliskich, tak? Czy mamy kogoś właśnie skontuzjowanego na przykład, tak? I wtedy oceniając sobie taką sytuację, powinniśmy zrobić analizę taką małą w głowie i mieć zapas jedzenia w domu. Ja mam trochę racji żywnościowych. Ja też osobiście nie zbieram takich rzeczy, bo prowadzę szkolenia, więc ja mam bardzo dużo takich rzeczy w domu, więc ja się trochę już, wiesz, tak pogubiłem w tym i mówię wszystkim, że ja nic nie potrzebuję, bo ja to mam. Nie? Ale tak jak mówię, no taki zwykły ponton, jeżeli mieszkamy na terenach zalewowych, lina, jeżeli mieszkamy w bloku, na pewno jakiś zapas latarek, baterii, naładowane powerbanki, leki, apteczka, nie? To podstawa. Tu warto wspomnieć jeszcze o temacie takim trochę tabu, a mianowicie co jest najważniejsze tak naprawdę w przetrwaniu? Nasze zdrowie, nie? Czyli higiena. Musimy zadbać o to, żeby być cały czas, wiesz, poza jakimikolwiek infekcjami. No, słyszałem, że na wojnie teraz, nie? Najgorsze, co może być, to właśnie ból zęba na przykład. Dobry temat. Trzeba dbać o zęby. Dobry temat, tak. Jak się złapie, tak. Jak się złapie właśnie, to było nie było już zapalenie. No, wiesz, oglądałeś Castaway, nie? Jak tak. Wybijał sobie ząb. kurczę, ten film to jest w ogóle dla mnie dzieło sztuki, mistrzostwo, jeżeli chodzi o survival, bo tam jest pokazana ta esencja tej prawdziwości takiej survivalowej. I tak jak mówisz, nie myśl o plecaku ucieczkowym. Idź do dentysty, zrób sobie zęby, nie? No, albo zrób sobie gastroskopię, kolonoskopię, dokładnie, tomografię narządu. Tak, tak, tak. Rezonans głowy. Dokładnie. Zadbaj o siebie, o swoje zdrowie, bo pamiętaj, że jeżeli, no tak jak mówisz, ząb jest najlepszym przykładem, bo on potrafi zniszczyć wszystko. Od morali, przez chęci, potrafi odebrać wszystko. No i co wtedy zrobimy? Są patenty, żeby jakoś sobie zniwelować ból, wiesz. Ale to jest na wszystko raczej na wtedy akurat, krótką metę, tak wtedy wiesz. Wtedy motywacja po polsku może się nie udać, że jakoś to będzie. Tak, nie. To niech sobie każdy przypomni teraz, kto nas ogląda i wizyta u dentysty i trzeba to zrobić. Jest tutaj pytanie odnośnie czy szkoły powinny prowadzić zajęcia poruszające temat biwakowania, bushcraftu i podobnych? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to jak je zorganizować? Tutaj oczywiście jest dłuższe tutaj przedstawienie, ile jest szkół w Warszawie i tak dalej, jest przykład Warszawy, ale tu wychodzi, że to jest 300 000 młodzieży, nie? Wiesz co, wydaje mi się, tak, to jest duży projekt. Są jeszcze takie wycieczki jak tutaj właśnie muzeum, kina, teatry i tak dalej, nie? To jest duży projekt. Tak naprawdę wydaje mi się, że to powinno wychodzić od samych rodziców, ale rozumiem, że niektórzy nie mają czasu, nie mają chęci albo nie jest to ich klimat. Ale dzieci powinny chociaż raz doświadczyć wszystkiego, łącznie z biwakowaniem. Jeżeli chodzi o biwakowanie, to jedna taka kluczowa rzecz. My powinniśmy uczyć nasze społeczeństwo nie samego biwakowania, bo ono może wyglądać w różnoraki sposób. Możemy bytować sobie w namiocie, możemy wisieć sobie w hamaku, możemy korzystać z tych obszarów leśnych udostępnionych przez lasy państwowe. Możemy też, wiesz, siedzieć sobie na polu namiotowym i mieć knajpę obok z jedzeniem, albo ruszyć gdzieś w teren i spać sobie w schroniskach, więc biwakowanie jako takie to jest bardzo też szeroki temat, ale my powinniśmy uczyć nasze dzieci tematu leave no trace, nie zostawiania po sobie bajzlu, syfu. Wiesz, sporo ludzi pali ogniska w lesie, nie? I to najlepiej widać. Część osób nie widzi w tym nic złego. Tylko że ja z mojej perspektywy wchodzę do lasu i widzę tak, pozostałość po ognisku, tu pozostałość po ognisku, przejdę 100 metrów, kolejne pozostałość po ognisku. Nikt tego nie sprząta, nikt nie zaciera po sobie śladów. Niedługo, za rok, za dwa, za trzy, będzie ognisko na ognisku. Wiesz, to no, drewno się opala po to, żeby było odporne na wodę. Proste, więc takie nieogarnięte ognisko będzie tam latami. Aż gdzieś liście to przysypią, to zgnije i samo się schowa, ale to będzie długotrwały proces. My powinniśmy uczyć, jak to robić w mądry sposób, bo tu nawet nie chodzi o pożary, bo pożary nie występują u osób, które bytują w terenie, nie? Które uprawiają na przykład bushcraft, nie? To jest, ale tego nie ma w statystykach. Miałeś w ogóle taką, wiesz, jakąś analizę, że wiesz, jest takie zadanie, nie? Że trzeba te 300 000 ludzi, znaczy tych, wiesz, dzieciaków i młodzieży... Ciężki temat. No. Wiesz co? Pytanie, czy by było tylu instruktorów? Cała logistyka. Myślę, że nie. Czy by było tylu instruktorów? Wiesz co? To musi być pasją. Bo to jest tak. Mnie ludzie pytają na jakichś wycieczkach, na szkoleniach: opowiedz nam najbardziej hardkorową rzecz, jaka ci się przydarzyła. Wiesz, ja tak mówię, no wiesz, mówię, to się trochę gryzie z moim zawodem. No bo zawód instruktora od przetrwania polega na tym, żeby nie miał hardkorowych, żeby zabrać kogoś w teren, gdzie tylko sobie chcesz i żeby nic ci się nie przytrafiło. Znaczy myślę, że przygoda z zawratem jest... No tak, wiesz, tylko to było, wiesz. To jest jak włączyć guzik... Ale mieliśmy też przeciętą, wiesz, kość piszczelową, maczetą. No, zdarzają się jakieś wypadki, tak. No, to jest nieuniknione, ale bardziej spowodowane niemyśleniem, nie? Patrząc na nasz klimat i położenie oraz historię, czy przydatne jest zbudowanie ziemianek tak, jak wcześniej robili to Słowianie? Wiesz co, tu nie wiem o co dokładnie chodzi w tym pytaniu, o jaką, wiesz, jaką ziemiankę, gdzie i tak dalej, bo jeżeli chodzi o taki ruch prepersowy, no to każdy taki, wiesz, prepers, nie, z krwi i kości, to powinien mieć zakopane kilka beczek gdzieś w różnych rejonach swojego miejsca zamieszkania, oddalone o jakiś tam dystans, tak? W zależności od tego, czy ucieka na północ, na południe, wiesz, to on ma gdzieś tam ukryte rzeczy, a ziemiankę... No, wiesz co, szczerze, gdybym nie mieszkał w mieście, to na pewno chciałbym mieć lodówkę. No, wiesz, to chyba pod tym kątem. Z zapasami, nie? I jeżeli to jest pod tym kątem, no to myślę, że to jest logiczne, że każdy to powinien mieć. No bo ten prąd, on kiedyś może się skończyć tak naprawdę, nie? I wtedy przydadzą nam się przetwory, które mamy właśnie w ziemiance. Bo to jest fajny patent. Mam tutaj pytanie, które brzmi następująco. Powiem panu, czego mi brakuje we wszystkich tych poradnikach. Są stworzone pod samotników, a ja mam rodzinę. Co zrobić z dziećmi, co zrobić z żoną, może ciężarną, jak odebrać poród w lesie. Sam to ja przejdę i 50 kilometrów, ale z nimi jakieś pomysły? No i tu znowu wracamy, wiesz, no dobre pytanie, bo ja staram się uczyć ludzi nie samego przetrwania jako jednostka, tylko w tej grupie, nie? Czyli jak zaopiekować się tak naprawdę innymi i jak przetrwać z rodziną, z dziećmi, to też tylko i wyłącznie znowu wracamy do tego treningu, nie? Do tego, żeby zabierać dzieci, żeby im pokazywać, żeby nie zderzyć się z bytowaniem w namiocie albo gdzieś w terenie, w szałasie z dziećmi, które nigdy nie były w lesie. Zabierzmy po prostu swoją rodzinę do lasu, zabierzmy ich na spływ kajakowy, niech zobaczą, jak to jest, niech doświadczą porannej wilgoci, wiesz, i od ta 4-5 rano przychodzi zimno i człowiekiem talepie, niech to doświadczą, wiesz, to wtedy się nie zderzą tak naprawdę z tą rzeczywistością taką. Myślisz, że są takie, wiesz, rodziny, że facet przekona żonę, żeby sobie tam... Dajmy sobie w kość. Zdarzy, nie? I dzieci małe, o 4 rano tutaj, wiesz, niewyspane. Słuchaj, ja mam takie ekipy rodzin z dziećmi, które zabieram na takie indywidualne, wiesz, wyprawy i oni lecą i lecimy, wiesz, bez żadnych ograniczeń. I deszcz, i burze, i tak dalej. I oni nie uciekają, tylko walczą dalej, twardo, wiesz, bawią się, ale... Czasami to już jest dla rodziców, to już jest takie, wiesz, dla dzieci jest ciągle zabawą. A tobie jest łatwiej, czy było kiedyś, łatwiej jest dziś, jak gdyby pozyskiwać, czy tam, powiem, nawet zainfekować ludzi tym wiesz, pozytywnym właśnie aspektem, jakim jest ten survival, który ty organizujesz, niż kiedyś było, czy jak to jest? Czy widzisz postęp, że tych ludzi przybywa i tak dalej, że są chęci? Znaczy tak, są chęci. Tak? To się cały czas delikatnie rozbudowuje. Dużo też powstaje takich firm, które bardziej traktują to jako zabawę. Więc jest... Ale pojawia się problem, jest to jakaś droga. Trzeba przeszperać, ale jest. Jest to jakaś droga, że wiesz, przez zabawę trafiasz w ogóle w środowisko, tak, nie? Tego lasu. Tak. Bo inaczej chyba się też nie da, nie? Nie. Myślę, że wiesz, jakby dzisiaj tutaj, nie wiem, przyjdź do mnie na szkolenie i zobacz, jak to jest o 4 rano z rodziną łatwiej, nad rzeką, poczuć wilgoć jeziora. Łatwiej jest, słuchaj, na takich klasycznych szkoleniach, gdzie ludzie chcą się nauczyć tylko krzesać ogień, wiesz, krzesiwem, nie? Albo wykopać, wiesz, ognisko, tak? Pobawić się nodią, dakotą, łukiem... I to ludzi ciągnie. Jest mniej osób, która zdaje sobie sprawę z tego, że dobra, ruszę w teren, wiesz, pójdę na żywioł. I tu już jest tych ludzi troszeczkę mniej. No nie jest, jest, nie jest tak prosto. Kiedyś byłem sobie w lesie, mówiłem przed nagraniem, że próbowałem sobie rozpalić tak ognisko, jak tam wszystko ten. I było wilgotno, nawet taka była lekka mrzawka, nie? I o godzinę walczyłem i... Można. Nic, cisza. I tam te wszystkie listki brzozy. Mi przypomniałeś tutaj... właśnie Beskidy, tę zimową wyprawę w Beskidy. Tutaj chłopaki, którzy byli, to będą wiedzieć. Ja zawsze pierwsze ognisko, pierwszą noc, bo zawsze jestem dwie noce w terenie z ludźmi, nie? I pierwszego ogniska w ogóle nie tykam. To jest ich zabawa. Oni mają doświadczyć tego, czego nie potrafią i zobaczyć na swojej skórze, że to nie jest takie proste, nawet jeżeli gdzieś widzieli na YouTubie, jak krzesać ogień krzesiwem. Ale ty dajesz jakieś wskazówki, czy... Nie, nic. Nic. Czyli oni mają sobie tam uzbierać. Dwie godziny, słuchaj. Dwie godziny? Dwie godziny, aż w końcu ja usiadłem i ja jeszcze godzinę. O. To nie jest tak, że instruktor... Nie, były warunki. Nie ma tam magicznej polewki, przepalonej olej, nie, klasycznie. Eko-rozpałka? Klasycznie. Oni mogą wszystko, co mają. Nie? Oni mogą i zapalniczkami, mogą jakieś podpałki, wszystko co mają. Ale to nie chciało iść, bo to trzeba przygotować, wiesz. A ja dopiero zająłem się, jak patrzę, że mówię, kurde, już mi jest zimno, wiesz, już mi tyłek marznie. Mówię, to bez tego ogniska, mówię, nawet nie zjemy, nie? No i zacząłem im pomagać i jeszcze trwało to godzinę. Ja kiedyś oglądałem takiego, już nie pamiętam, ale wiem, że jak on szedł przez las, to miał taki worek właśnie zrzutowy na magazynki, do tego worka ładował coś tam, co znalazł, takiego suchego i to właśnie było w takim klimacie zimnym, nie? Zimowym. Tak, no, na tym polega sztuka przetrwania. No, że on sobie już tam idąc, już sobie zbierał coś na ognicho, nie? Tak, przewidywanie, nie? Wiesz, cała ta taktyka. My po pewnym czasie, jeżeli już ktoś się bawi w ten sport, tak? Bo dla mnie to jest swojego rodzaju sport, więc już robi rzeczy machinalnie, są wyćwiczone, ale tak, cały czas się zbiera wszystko, przewiduje się, co może się wydarzyć. Jak jest, wiesz, świeci słońce, wszystko jest suche, pęka nam pod nogami, nie możemy zakładać, że za godzinę będzie tak samo. Może spaść deszcz. Hipotetyczne zdarzenie. Rozbiłem się w dziczy, do najbliższego skupiska ludzkiego są dziesiątki kilometrów. Nie mam przy sobie nawet scyzoryka. Co robić? No, takie ogólne pytanie. Takie ogólne pytanie. Zależy gdzie. Ale ja mam tutaj fajny przykład. Jesteśmy w górach. Jesteśmy w górach, bo tego ludzie nie wiedzą, a coraz więcej ludzi rusza w góry. I tutaj warto pamiętać, bo o tym też mało instruktorów opowiada na swoich tam kanałach, filmach, nie wiem czy na szkoleniach, mam nadzieję, że tak, że jeżeli zgubimy się w lesie, w górach, to nie idziemy na przypał po prostu w dół, tylko najpierw idziemy w bok, wybieramy sobie jakąkolwiek stronę, idziemy po zboczu, cały czas w bok, aż dojdziemy do strumienia i dopiero tym strumieniem lecimy w dół, nie? Bo zawsze tam, gdzie strumień, tam, gdzie woda, tam będzie cywilizacja. Więc o tym trzeba pamiętać, że zawsze w bok wybieramy sobie jakąkolwiek stronę, no bo nie wiemy gdzie, więc po prostu rzucamy monetą, nie? I idziemy w bok do strumienia, strumieniem idziemy do miasta, ten strumień będzie się rozszerzać, aż będzie rzeką, a na dole będzie miasto. Zawsze jest miasto przy wodzie, nie? To jeszcze ja mam pytanie od ciebie, jak oglądałeś Bear Grylsa, co myślałeś? Tak, biję się z nim ciągle. Naprawdę, biję się z nim, bo magia telewizji jest po prostu niesamowita i ja nadal widzę, jak on tą wielką larwę zjada i to mu tu cieknie. I ludzie widzą szkolenia survivalowe przez właśnie pryzmat Beara Grylsa i to, że to są niestworzone rzeczy. I dlatego się bijesz. I dlatego się biję z nimi i muszę im tłumaczyć, że to nie jest... Że larwa będzie mniejsza. Tak, nie larwa będzie mniejsza. I nie będziesz musiał jej zjeść, jeżeli nie będziesz chciał. Oczywiście wszyscy jedzą. To jest najlepsze. Czasami dłużej im to, wiesz, schodzi, ale jedzą. Nie? A nie myślałeś o tym, żeby na przykład uderzyć do jakiejś właśnie takiej telewizji i zrobić taki format, Czy to jest po prostu, no nie ma w tym takiej emocji, mogłoby się nie sprzedać po prostu. Braliśmy udział w zeszłym roku w nagraniach do bodajże 4. sezonu Kanapowczyń. Czego? Tak jak są Kanapowcy, taki program, nie? Że tam, wiesz, odchudzają ludzi, nie? To my mieliśmy z kobietami. I mieliśmy tam jeden odcinek, gdzie mieliśmy te dziewczyny, tak wiesz, przez teren, tak wiesz, tak porządnie wrzucić, nie? Oglądam później już zmontowany odcinek, a tam nie ma połowy rzeczy. No. I rozmawiam z tymi ludźmi, nie? A dlaczego nie ma tego? A dlaczego nie jedli ryb? A dlaczego, wiesz? Wiesz, bo to by się nie sprzedało. Więc szczerze... A zaakceptowałeś to, czy nie? Poszło w emisję? Tak. Poszło. No to ja kiedyś miałem taką propozycję, żeby właśnie tam, no to parę lat temu było, żeby tam miał być taki, że przygotowujemy zawodników pod jakąś tam walkę i to będzie, wiesz, jak gdyby emisja będzie przez 3 miesiące, no ja mówię, no 3 miesiące to jest bardzo mało, żeby cokolwiek z człowiekiem zrobić, żeby go tam gdzieś przygotować. No ale już tam dalsze rozmowy były i wyszło na to, że realizacyjnie to się robi w 7 dni. Ja mówię, jak w 7 dni, nie? Że 7 dni będziemy ciągiem nagrywać i mamy pokazać ten progres, nie? No ale... No i ta osoba, która tam mówi, że to nie odchodzi, żeby oni robili progres. Nie? To chodzi o to, żeby ktoś tam rozpłakał, żebyś na niego nakrzyczał, żeby ktoś przeklnął i tak dalej. Ktoś dostał po gębie i żeby było trochę, wiesz... Taki... No tak. No, ja mówię, to nie, to... Wiesz, bo pewne rzeczy się gdzieś gubią, nie? Takie, wiesz, tak jak ty masz, wiesz, swoją wizję z punktu widzenia sportowego. Ale to jest nieprawda, nie? No tak, a telewizja chce nieprawdę. Dlatego jak wracając do Bear Grylsa, to myślę, że jednak tutaj było betowanie w skale, a tam hotel za skałą, no, trzecia w nocy. Wszyscy wiedzą, że on miał tam, wiesz, 15 osób z ekipy, wiesz, i ciepły namiot gdzieś, nawet jeżeli był gdzieś w górach, to wiesz... On był, wiesz, to mi nie pasowało, że on był cały czas tam bardzo żywy, nie? No, a przecież dobrze wiemy, że jak siebie tam wystarczy przejdziesz... jedna noc w terenie i człowiek jest, wiesz, wymęczony, nie? Tak jest. Ale ja mam dobrą wiadomość, bo my mamy drugi kanał, na którym robimy takie, wiesz, check this out, czyli sprawdzamy i myślę, że tutaj byśmy mogli pokazać, jak wygląda od A do Z, tak. Bez żadnego tam cięcia i tak dalej. Może zrobimy, że ktoś się rozpłacze, ktoś dostanie, może jak ktoś mi zgasi o 3:00 w nocy ognisko i pojedziemy dalej, to nie wiem, czy ja to tak, wiesz, zniosę. Ja prowadzę takie zajęcia ekstremalne. No, mamy w naszej usłudze jest... Ja wiem, ale ja nie wiem, czy ja się na to zgodzę, ale zrobimy to, wiesz, żeby było więcej emocji, jakiejś agresji, żeby to się po prostu sprzedało, nie? Że może tak się trzeba jakoś dopasować. Można spróbować. To jest, wiesz, to, no, temat jest nieograniczony. Wiesz, co można zrobić w temacie survivalu? Wszystko. Ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Jakbym miał już to robić, szczerze powiedzieć, to naprawdę zrobiłbym to w deszczu. Tak, musi być deszcz. Bo tak, to i w deszczu rozpal ogień i tak dalej. Tak. Zrób sobie tam, wiesz, żeby było ci, nie było mokro. Wiesz, deszcz albo mokry śnieg. Co do pogody, słuchaj, no bo mam te takie indywidualne wyprawy i jadę w zimę w góry 1 na 1, nie, z klientem. I mówię mu wcześniej, weź przygotuj mi listę. Co ty byś chciał, nie? Jakie ty masz oczekiwanie? I on tak, wiesz, lista taka, nie, to zróbmy. Pojechaliśmy w teren 3 dni i z tej listy zrobiły się 3 rzeczy. Ciepło, jedzenie, woda. I koniec, ponieważ było -15. I tyle. I on nie miał na więcej siły. To jeszcze jak wracaliśmy, on mówi, wiesz, kurczę, bo ty mi jeszcze wrzuciłeś, wiesz, te liny, a ja już ich nie chciałem. Ja w ogóle nic się nie nauczyłem z tego, bo to ja nie przyswajałem. A ja mu, wiesz, bo ja mam niedosyt, nie? Zawsze, że czegoś brakuje. Trzeba jeszcze czegoś, wiesz, komuś coś powiedzieć, pokazać, wiesz. I mówię, no to dawaj, te liny zróbmy. A on po prostu chciał siedzieć przy ognisku i tylko, wiesz, rąbał, bo musi mieć ciepło, nie? I zobaczył, ile to energii, wiesz, -15. Jak człowiek się odwadnia wtedy, wiesz, to trzeba doświadczyć. To jest psychoterapia. Oj, oj, duża, duża. Bo wtedy jak wrócisz z takiego lasu, z takiego mrozu i wiesz, wrócisz do tego ciepłego mieszkania, gdzie jest ciepła woda i ta kanapa, na którą już byłeś trochę zły, że już taka jest rozwalona, to jednak... I otwierasz okna. Tak. To cieszysz, zawsze otwierasz okna. Cieszysz się jednak, że z tego, co jest, co masz. Tak, tak, tak. Można to dostrzec. A poruszyłeś jeszcze bardzo fajny temat, ponieważ temat takiego survivalu to też jest temat dla ludzi, którzy mają jakieś ograniczenia spowodowane jakimiś traumami. I mamy w naszym środowisku, trafiają do mnie osoby, które mają problemy, nawet leczą się gdzieś tam psychiatrycznie, biorą leki, bo gdzieś tam jakąś traumę, wiesz, wpadli, coś wydarzyło się w ich życiu takiego nieprzewidzianego i się po prostu poddali. I zauważyłem, że tego typu wyprawy, takie w teren, i pokazanie, że wiesz, że tak naprawdę my mamy te 3 elementy, którymi musimy się przejąć, nie? Żeby przetrwać. I nie ma nic więcej, nie ma tych problemów, one znikają, to mamy w naszym środowisku osoby, które przestały brać leki. Już po 2 wyprawach w teren, nie? Gdzie zobaczyli, że ojej, w sumie to nie ma się czym przejmować, wiesz. Ale mi się wydaje też, że ten system, w którym żyjemy, to tak powoli zabił w nas to małe dziecko, nie? I odebrał radość z życia. Oj tak. Tak. I dopiero teraz, jak już, wiesz... Mamy już poukładane te życie i tak dalej. Może, wiesz, wyrwaliśmy się z tego, że jesteśmy trochę niezależni, przede wszystkim czasowo, nie? Że bo tak. O ten czas chodzi, nie? To ty jednak potrafisz, zaczyna się cieszyć małymi rzeczami, nie? Tak, no i żyjemy, wiesz, od świtu do zmierzchu, nie? Wiesz, ten zegar się zmienia, nie? Nie ma czegoś takiego jak tutaj w systemie, wiesz, od 8 do 8 zakupy, coś tam, korki, nie korki, ogarnąć dzieci, odebrać, wiesz, tych rzeczy. Plan dnia, wiesz, plan my tygodnia, jesteśmy przebodźcowani, nie? Jako społeczeństwo, nie? No, ale nie wszyscy o tym wiedzą. No, nie zdają sobie sprawy, to prawda. Słuchaj, no, solidna dawka wiedzy, z mojej strony to wszystko. Jakby ktoś chciał skorzystać z swoich usług, gdzie cię znaleźć, gdzie... Wiesz, znaczy oczywiście podlinkujemy... Tak, potrzebuje takiej prawdziwości, tak? Takiego szkolenia prawdziwego, takiego, nie zabawy, tylko szkolenia prawdziwego, ale niekoniecznie jeśli chodzi o same umiejętności przetrwania, bo może ktoś ma potrzebę tylko i wyłącznie oderwać się, wiesz, odkleić się od tego ale systemu. Ale jakbyś sprecyzował ten rodzaj usług, jakie ty tam świadczysz, no bo tu mówisz, że robisz zajęcia leśne. Być może będzie jakiś nauczyciel, który nas ogląda i będzie chciał skorzystać, nie? To mówisz, że idziesz 1 na 1. Tu, że jakaś tam, wiesz, idzie więcej osób, nie? Byś mógł tak jakby sprecyzować, jakiego rodzaju usługi są dostępne w Life Tripie. Tak, ja bym to ujął jako szkolenie i warsztaty takie survivalowe. A bardziej może tak jak firma moja się nazywa survivalowo-bushcraftowe, ponieważ dla mnie survival, jeśli miałbym tak wiesz rozdzielić co jest survivalem, a co jest bushcraftem, to ja bym survival pojmował przez pryzmat wojskowych umiejętności przetrwania stricte w krótkim czasie, bez względu na jakiekolwiek okoliczności, które się wydarzą i co my musimy zrobić, tak? Czyli wiesz, jaki zabijamy, okres, kradniemy, wiesz, tak, wiesz jaki jest ten okres czasu, tak, gdzie musisz przetrwać. Tak. I to jest survival, a bushcraft to już są takie umiejętności przetrwania, które były wykorzystywane kiedyś dawno temu przez ludzi, którzy pakowali sobie, wiesz, wóz cały, brali ekipę i lecieli gdzieś na jakąś wyspę, płynęli podbić wyspę i próbowali tam przeżyć. No i nie wiedzieli, ile będą tam. Nie wiedzieli, z czym muszą się zmierzyć, więc brali tego sprzętu bardzo dużo, ale też wiedzy, nie? Oni musieli wiedzieć, jak się leczyć, jak robić sobie operacje jakieś takie proste i tak dalej, odbierać poród, nie? Jak sobie radzić z tym wszystkim, oni zabierali też bardzo dużo w głowie, poza samym sprzętem. I to jest bushcraft. I teraz złączmy te obie rzeczy i wychodzi nam survivalowo-bushcraftowe szkolenie, gdzie uczymy się o ziołach, o tym, jak przedzierać się przez teren, jak uciekać, jak walczyć z psychiką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? I to wszystko z Life Tripem. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Solidną dawkę wiedzy. Moim dzisiejszym gościem instruktor survivalu Sebastian Kostański. Dziękuję bardzo. Dzięki.